że wierzysz w miłość, choć mówisz nie ma, nie ma jej. Wierzyć chcesz, że jest. Wiem, że kochasz dom, choć serce po sercu gubisz to. Wiem, że chcesz go mieć. Jutro jest pełne nadziei. Nie myśl, że niczego nie zmienisz. Czy pamiętasz? Obudź się choć. Skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Widziałeś, jak umieram. Widzisz, jak zmieniam się. Z całych sił trzeba chcieć. W miłość wierzysz i w dom, choć serce po sercu gubisz to. Wierzyć chcesz, że jest. Jutro jest pełne nadziei. Nie myśl, że niczego nie zmienisz. Czy pamiętasz? Obudź się choć. Już noc. I wierzę, że i dla ciebie miejsce w niebie jest. Właśnie zakończyliśmy sesję nagraniową płyty Tchnienie w studio w Podkowie Leśnej. Cierpię, kiedy muszę zamknąć się w studio. Wolę grać koncerty. Ale było miło. Tą atmosferę budowali ludzie, którzy tutaj zajmują się pracą studyjną. Darek Polubiec, bardzo mu dziękuję za jego cierpliwość i muzykalność i profesjonalizm. Wspaniali muzycy uczestniczyli w tej sesji.
Patryk Rogoziński, Kamil Buczkowski, Darek Henczel, Tomek Spodyniuk, Tomek Rząd, wspaniały głos Kasi Wiercińskiej, sympatyczna wizyta dwójki aktorów, Danusi Stenki i Artura Żmijewskiego. Dziękuję także Andrzejowi Nowickiemu za jego pracę w tym projekcie. Jestem bardzo wdzięczny moim bliskim za to, że mogłem pracować w spokoju, wiedząc o tym, że mam dom, w którym jest miłość. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był... Płyta jest jednym z elementów dużego programu dotyczącego profilaktyki uzależnień. Koncerty, które będą towarzyszyły temu programowi, będą pretekstem do licznych spotkań, seminariów, rozpoczęcia pracy dotyczącej problemu uzależnień i przemocy w rodzinie. Trudno powiedzieć, czy ten program rzeczywiście coś zmieni. Mamy taką nadzieję. Natomiast świat jest tak zabiegany, tak okrutny, tak pozbawiony dzisiaj miłości, może się okazać, że przytłumi przekaz tego naszego programu. Natomiast bez względu na to, jak będzie, mam wielką nadzieję, że płyta, koncerty i wszystko to, co będzie towarzyszyło naszemu programowi, będzie świadectwem tego, że nie jest nam obojętny drugi człowiek. Pozdrawiam was serdecznie i życzę dobrych ludzi dookoła, dobrych spraw, opieki Pana Boga. Zapraszam na koncerty i wierzę, że nigdy nie sięgniecie po śmieci. Takie jak narkotyki, wódka, alkohol w innej postaci. Że wyrzucicie z siebie agresję i będziecie pamiętali o drugim człowieku, o jego potrzebach, o jego wielkiej potrzebie miłości i ciepła. Wszystkiego dobrego. Dobrze, chyba to wszystko. W koło koszą usta bram, w podwórkach tyle słońca.